Szanowni, na ostatnich lekcjach rozmawiamy dużo o ciśnieniu i wiecie już na ten temat dość sporo. Dzisiaj chciałem omówić ważne pojęcie, mianowicie prawo Pascala. Omówić może nie tak dokładnie jak zazwyczaj, dlatego że tak jak umówiliśmy się, w tym semestrze będziemy starali się rozwijać nasze możliwości w zakresie notowania na lekcji najważniejszych elementów, to znaczy notatki, prace domowe, które będą notatkami, powinny zawierać teraz więcej waszego własnego wkładu, waszego własnego umysłowego wysiłku. No, to związane jest z tym, że praktycznie tylko wtedy, kiedy myślimy sami, czegoś się uczymy, kiedy na przykład kopiujemy z filmów takich jak ten, to owszem, może z tego wyjść ładna notatka, ale w głowie zostanie mniej niż wtedy, gdy na przykład staramy się na lekcji na bieżąco zanotować to, co jest istotne i potem ewentualnie jeszcze uzupełnić tę notatkę w domu, starając się opisać to, co się działo, to, o co chodzi, własnymi słowami. Własnymi słowami, to znaczy wyrazić swoje własne myśli na ten temat. No dobrze, otóż prawo Pascala, co to jest ciśnienie? No nie prosta sprawa, to jest taka własność, będziemy mówić sobie o niej, ale może od razu przeskoczymy na drugi slajd na chwilę. O właśnie. No co to jest ciśnienie? Opowiadałem wam, że ciśnienie to jest w takim najprostszym przypadku, gdy mamy po prostu zbiornik z gazem, w którym znajduje się ruchomy tłok. Taki tłok, którym można poruszać do góry i do dołu. Do góry i do dołu, no to pamiętacie, tak jak strzykawka, której zatkamy palcem wylot i naciskamy na tłok strzykawki, to musimy naciskać pewną siłą, żeby ścisnąć powietrze w strzykawce. No i teraz siła, z jaką naciskamy na ten tłok w strzykawce, podzielona przez pole powierzchni tego tłoka, wartość tej siły podzielona przez wartość pola powierzchni tego tłoka, to jest ciśnienie. Ciśnienie P, P od angielskiego słowa pressure. To, co jest ważne, to, że ciśnienie jest liczbą, pomimo że jest stosunkiem wartości, a właśnie stosunkiem wartości wektora, a nie wektora. Jest stosunkiem wartości wektora, wektora siły do pola powierzchni, a pole powierzchni też jest liczbą. No i ciśnienie wyrażamy w paskalach, w newton na metr kwadrat, to jest paskal. Rozmawialiśmy też o tym żarcie, jak to, nie wiem, newton, paskal i ktoś tam trzeci, Kopernik na przykład, grali w chowanego. Nie będę rozwijał tego tematu. No więc ciśnienie można też zrozumieć w takim sposób, że gdybyśmy sobie wyobrazili takie maleńkie sześcianiki umieszczone gdzieś w zbiorniku z gazem, to jest ten zbiornik z gazem, a te czerwone i niebieskie kuleczki to są cząsteczki gazu, które latają dookoła, no to te cząsteczki gazu, odbijając się od powierzchni tego sześcianu, wywierałyby na nie ciśnienie. No i gdyby w środku siedział krasnoludek i mierzył siłę, z jaką musi podpierać tą ściankę tego sześcianu, to znając jego pole powierzchni tego boku sześcianu, mógłby wyznaczyć ten stosunek siły do powierzchni, czyli ciśnienie. I popatrzcie, że to ma sens, dlatego że im mniejsza byłaby powierzchnia tego sześcianu, tym mniej cząstek by w nią uderzało, tak? Czyli z tym mniejszą siłą trzeba byłoby podpierać ten tłok tutaj, którym jest powierzchnia tego sześcianu, a z drugiej strony i
pole powierzchni byłoby mniejsze, więc jest jak najbardziej szansa, że ten stosunek byłby stały i nie zależałby tak naprawdę w istotny sposób od tego, jak duże są te sześcienniki. No, z podobną sytuacją spotkaliśmy się przy okazji rozpatrywania pojęcia gęstości, tak? Stosunek masy do objętości. No i mniejszą masę weźmiemy danej substancji, tym mniejszą będzie miała objętość, więc stosunek tych dwóch wielkości pozostaje stały. No dobrze, więc wróćmy do prawa Pascala. No i prawo Pascala mówi, tutaj macie link do artykułu Wikipedii na temat pana Pascala i jego osiągnięć naukowych i nie tylko. A prawo Pascala mówi, że jeżeli ściśniemy na przykład taką butelkę, w której w środku jest nurek kartezjusza, w którymś miejscu, to ciśnienie wzrośnie w całej objętości wody zawartej w tej butelce. No i ten film możemy sobie obejrzeć, fragment, nie wiem, czy się uda. Widać tutaj, jak ten nurek tonie i się... Ja naciskam gdzieś na dole, nie widać moich rąk, ten nurek tonie i się wynurza. No, niech zatonie. Nie bardzo chce się, to jest w zwolnionym tempie. Dobrze, zatonął i teraz się wynurza. Zwracam uwagę, że ten barwnik, który tutaj wylatuje, ma pokazać, że w momencie, kiedy puszczam tą butelkę, to ciśnienie maleje i powietrze wypycha wodę zabarwioną na niebiesko. Tak? To w przypadku nurka kartezjusza to odrzut nie działa tutaj, nie odgrywa tutaj istotnej roli. Też macie tutaj link i w dodatku jeszcze oczywiście dołączę ten film, link do tego filmu na naszym kanale na YouTube do materiałów do pracy domowej. No, w każdym razie chodzi o to, że tam, gdzie możemy ścisnąć tą butelkę w dowolnym miejscu, efekt będzie taki sam. Efekt, czyli nurek zatonie niezależnie od tego, w którym miejscu tej butelki będziemy ją ściskać, na górze, na dole, w środku. Oznacza to, że jeżeli zwiększamy ciśnienie zewnętrzne, to powoduje to jednakowy przyrost ciśnienia w całej objętości cieczy lub gazu. No i tę własność możemy wykorzystywać w maszynach. Przykładem takiej maszyny jest widoczny tutaj podnośnik hydrauliczny, model podnośnika hydraulicznego, z którym mieliśmy do czynienia na lekcji. Wspomnę też, że o podnośniku hydraulicznym można przeczytać na 171 stronie w podręczniku. Zaczynamy uczyć się korzystania z podręcznika, więc będziemy także odwoływać się do tekstów w podręczniku. Ja opowiem wszystko na lekcji, ale jeżeli ktoś chce zajrzeć, to jak najbardziej na stronie 171 to wszystko, co tutaj jest narysowane i o czym powiem za chwilę, będzie znajdzie tam. No więc pamiętacie, jak to wyglądało. Mieliśmy dwie strzykawki. Ja z trudem umieściłem te zdjęcia, powiększyłem, pomniejszyłem w taki sposób, że widać wyraźnie, że jedna jest mniejsza, a druga większa. No, ta strzykawka ma pojemność 50 ml, 50 cm sześciennych, a ta 200 cm sześciennych. Jest większa, szersza, ma większy tłok o większym polu powierzchni. No i teraz te czarne prostokąty tutaj symbolizują wężyk, rurkę silikonową, którą połączyliśmy te dwie strzykawki. No i teraz, ponieważ ciśnienie w jednej, to jest jeden zbiornik, tak? Jedna strzykawka, rurka silikonowa i druga strzykawka. Zatem ciśnienie w całym tym zbiorniku jest identyczne. I teraz, jeżeli naciskam siłą F1 na tłok małej strzykawki, to wywieram ciśnienie, które jest równe F1 przez S1, gdzie F1 to jest ta siła, którą palcem naciskam, a S1 to jest pole powierzchni mniejszej strzykawki. No to teraz ciśnienie w dużej strzykawce jest takie samo, więc jeżeli zastanowimy się, z jaką siłą to ciśnienie
jeśli to ciśnienie wypycha tłok z siłą F2, no to o sile F2 można powiedzieć, że stosunek tej siły, wartości tej siły do pola powierzchni dużego tłoka jest też równy P, tyle samo, ile w tej małej strzykawce. I teraz, jeżeli stąd wyliczę S2, to znaczy pomnożę obie strony tej proporcji, przepraszam, F2, jeżeli wyliczę siłę, z jaką ciśnienie wypycha tłok w tej dużej strzykawce. Jeżeli teraz, żeby to zrobić, pomnożę obie strony tej proporcji przez S2, przez pole powierzchni tego dużego tłoka, no to dostanę takie równanie, że F2 to jest F1 razy stosunek powierzchni tych tłoków, dużego tłoka do małego tłoka. Innymi słowy, ten powierzchnia dużego tłoka jest większa niż powierzchnia małego tłoka, więc ten stosunek jest większy od jedności. To jest bardzo ważne. Zaraz to sobie tutaj narysujemy. O, ten stosunek jest większy od jedności. No i może być sporo większy od jedności. Zależy od naszej konstrukcji. Innymi słowy, siła F2, z którą powietrze w tej strzykawce wypycha tłok do góry i mogę ten wypychany tłok użyć w tym celu, żeby podnieść coś do góry. Na strzykawce kładliśmy, pamiętacie, ciężką książkę i podnosiliśmy ją do góry. Jest tyle razy większa od siły, z jaką muszę nacisnąć na tłok w małej strzykawce, ile razy pole powierzchni tłoka w dużej strzykawce jest większe od pola powierzchni tłoka w małej strzykawce. No, w związku z tym mogę tutaj dobrać tak parametry, żeby rzeczywiście stosunkowo, działając stosunkowo niewielką siłą na tłok w małej strzykawce, uzyskać dużą siłę, z którą powietrze, czy też ciecz, czy też płyn hamulcowy, jeżeli to są hamulce w samochodzie, wypycha do góry tłok w dużej strzykawce. No i ten prawo, ta zasada działania podnośnika hydraulicznego jest opisana tutaj słowami, ale popatrzcie, o ile bardziej zwięźle można wyrazić to wzorem, prawda? Całe te długie zdanie złożone wielokrotnie jest równoważne dokładnie takiemu eleganckiemu matematycznemu zapisowi. No i bardzo zależy mi na tym, żebyście nauczyli się korzystać z takich matematycznych zapisów, żebyście nauczyli się wyrażać swoje myśli w języku matematyki. Dziękuję bardzo.